Kochani, dziś, jak widzicie po tytule, będziemy robić test produktu, który nas śmieszy z samego zamysłu. Są to brwi w stemplu. Na pewno widzieliście na Instagramie. Już podsyłacie mi te instatesty, żebym to testowała. I zamówiłam to sobie specjalnie z netu. Czekałam na to i czekałam. I nie mam pojęcia, co z tego będzie. Tu mam jakąś gąbeczkę. Pędzelek? Nie, to jest ta szczoteczka. Stwierdziłam, że zaproszę Karinę, żebyśmy razem to spróbowały, no bo mamy inne typy urody. Karina poza tym jest wizerzystką, więc będzie mogła to ocenić profesjonalnie, czy się to nadaje, czy nie. Ale są to po prostu stemple. Widziałam też, że niektóre dziewczyny robią sobie same takie stemple DIY, natomiast ja chciałam spróbować takich gotowych i sprawdzić, czy w ogóle działają. Marka nazywa się Lula Printing Perfect Brows. A to nie są te takie naklejane, które mają włoski w sobie? Nie. To nie są naklejane. To są stempelki, okej. Tak. Jest napisane Keep out of sunlight, keep out reach of children. Dobra, ja jeszcze tego w ogóle nie otwierałam, nie wiem, co tu jest. Tak wygląda opakowanie, jak widzicie. Tu mamy, te gotowe brwi. Rozumiem, że wszyscy mają mieć takie same brwi na całym świecie. Szczerze mówiąc, myślałam, że będą tu różne formy, ale nie. I tu mamy, uwaga, kolor. I wybrałam sobie z próbnika taki w miarę brązowy, bo inne były czarne, więc bałam się tych ciemniejszych. Tak czy siak tego się boję, nie wiem, co ty sądzisz o tym kolorze. Wiesz co, no mi się wydaje, że on będzie dobry właśnie dla mnie. A dla mnie za rudy, co? Może być. No i mamy też lusterko, no i tak jak mówię, no trochę są takie... Dziwne, nie? Myślałam, że też różne kształty będziesz mieć. A nie wiem, no tydzień zamówiłam takie, jak były, próbujemy. Która pierwsza? Wiesz co, zróbmy tak, zróbmy sobie po jednej. Dobra. I odstemplujemy tutaj. Wiecie, to naprawdę jest dla jaj. O, wziąłam sobie łatwiejszą, prawą. A to jest taka gąbeczka silikonowa. Mhm. To jest gąbka. Jak do makijażu. Proszę cię bardzo. To jest ta brew? To jest ta brew. Ja mam prawą. Tu masz, proszę. A to jest jak cień bardziej. Mhm. Dobra, to dociskam. Weź sobie, przygotuj lusterko. A to chyba trzeba mocniej. Wetrzeć. Nie no, coś nierówno mi się nakłada. Bo to trzeba wetrzeć to chyba. Okej, już chyba wtarłam. Taki trochę jak jak cień ma konsystencję. Ale zobacz, jeżeli to wyjdzie, to będzie mistrzowski produkt, rano już musisz się długo szykować. No, tylko stempel. Okej, próbujemy? Dobra. Tylko że wiesz co, ja nie widzę tyłu w ogóle. Też nie widzę tyłu. Dobra, 3, 4... jak czarownica, masz tak do góry. A ja mam takie, jak Angry Birds, takie grube te brwi. Masz taką dżdżownicę. O Boże, jak strasznie. A dlaczego mi to poszło tak do góry? Nie wiem, tak przyłożyłaś. Zamianka. Dawaj drugą, muszę teraz dorobić, no przecież nie wyjdę tak na ulicę po kosiarkę. Czekaj. I teraz zrób drugi taki sam. Znów nie. Ale wiesz, że kolor jest twój? Aż tak? Jestem w szoku, że kolor jest taki w miarę. Ja widziałam, dziewczyny po prostu jakby robiły sobie ten stempel, a później sobie tam, wiesz, poprawiały trochę pędzelkiem, jak coś tam było. No u mnie to... Ale nie wiem, czy da się to poprawić. Teraz z tej strony, teraz spróbuję odwrotnie, żeby tutaj złapać. Dobra, robimy 3, 4... Nie mogę, sorry, ale... Takie głupie. A ja zaraz zrobiłam sobie to w dół. Czemu one są okrągłe na końcu? Powinny być nie wiem właśnie, ale powinny być takie ścięte. Dlaczego one są grube? To jest taki nowy sposób na brwi. Tak się teraz chodzi. Chciałam, żebyś właśnie pokazał. Może ty zrobisz to jako jedyny dobrze. Profesjonalnie. I zrób jeszcze drugą. Wygląda tak źle. U faceta może to łatwiej przejdzie. No bo to jest gruba brew. No właśnie nie wiem, dlaczego takie grube zrobili, a nie takie cieniutkie. To ja bym to o połowę obcięła. Ja bym końcówkę w ogóle właśnie ostrzejszą zrobiła. No i co, Darek będzie wyglądał... Ej, no, nawet nie tak źle. Zarobiste to jest. Nie mogę. Źle zrobiłaś, powinieneś tak zrobić to, o. Tak. No. Tak dużo tu zrobiłeś wysoko. No ty też masz grubo. Bo ja nie wiedziałam, co ja robię. Nie znacie dziewczyny, przyszedł eksperta Dariusza. I ty ja bym to zrobił jeszcze raz. Zmazał, jeszcze raz zrobił. Po co jest ta szczotka? Jak już masz tak nawalone, to już nic się nie da sobie zrobić. Słuchajcie, robimy podejście drugie i teraz będziemy robiły sobie te brwi nawzajem. I postaramy się, żeby było już ładnie. Zrobimy to delikatnie, nie tak, wiecie, na oko. Proponuję, żebyś ty zrobiła to pierwsza. Znasz moje brwi, mamy tu też pędzelek normalny. Najwyżej coś dorysujesz. No tym razem ci nie zrobię chyba takich. Takich ładnych jak ostatnio. Ale widzisz, jakie równe będą? Powiem ci, że to też nie widać, gdzie to się... No, tak nic nie widać. Ale rzeczywiście, może jak trochę się odciśnie, to nie ma takiego mocnego efektu i to jest dobre. I wtedy możesz to rozczesać. Tak. Bo ja, wiesz co, nie chcę ci w ogóle tą końcówką dotykać. Ja staram się tylko... I potem właśnie tym mini pędzelkiem może musisz sobie domalować resztę. Może i tak. No dobra, spróbuj. No tak, wiesz, może być. No, brał, no brał. O, tu już chyba za grubo. No ewidentnie tu chyba trzeba sobie po prostu domalować resztę. No do sklepu wyjdziesz, ale już na imprezę raczej nie. Źle. Poczekaj, nie patrz. Ciężko, nie? No, trzeba dopasować do tego łuku, a każdy ma inny łuk jednak, więc... Dobra, i teraz trochę dołożymy tego produktu. No takie lata 20. Wyszły cienkie. Może tutaj pójść według tego kształtu, który został nadany przez stempel. Tylko ten produkt sam w sobie jest trochę słaby. I sypie się trochę, nie? Taki zwykły cień, bez szału. Nie, absolutnie nie do brwi. Faktycznie takie lata 20. Takie brał, no brał. Także kochani, tyle wycisnęłyśmy z tego produktu. Nie kupowałabym go specjalnie. Ja chyba myślę, że obetnę trochę tą końcówkę. O, to jest dobry pomysł. To jest takie sobie, na pewno użyję do tego zwykłego mojego cienia do brwi. Więc no nie dla każdego ten kolor na pewno, no i mówię, tak jak powiedziałaś, sama formuła w sobie jest dosyć dziwna. Taka bardzo pudrowa. No i samemu ciężko to zrobić. Tak jak o Jezu, było, że... najgorzej jest z tą końcówką po prostu, bo tego się nie widzi i nie czuje, jak wtedy się tam przystępuje. I wychodzą takie grube jakieś zaokrąglone. Gąsienice tak jedwie. No, nie ma tragedii, no. Da się wyjść tak. W kamerze jest ok. Wpadajcie na kanał Kariny, gdzie Karina testuje różne kosmetyki i nie tylko, są też vlogi. No i jeżeli chcecie widzieć więcej takich testów instagramowych, dawajcie znać w komentarzach. Ja się bardzo dobrze dziś bawiłam. Normalnie mam super humor teraz. Tak, popłakałyśmy się, także warto było. Warto było się spotkać. Przy okazji Darek sobie zrobił drzwi. A to było najlepsze. Darek, specjalista, wyszły mu najlepsze. No. Także żegnamy się, zostawcie kciuki do góry. Pa, pa. Pa. Cześć.